kochani, jest taka akcja, w ogóle wkradamy się na stajnię tutaj i idziemy zrobić takiego mega mocnego pranka dla Magdy. Mordy, w dzisiejszym odcinku kawaliada z dupy strony. Tak, mocnego. Tak, Magda Dreger, znacie ją pewnie, bo ma Magda Dreger na Instagramie, pozwoliła nam, kurde, być luzakiem swojego konia, więc jest... Jezu, gryzą się konie. Ale ona nie wie, że to jest w ogóle tak, prank. To jest prank. I patrzcie, co mam. Magda dzisiaj startuje i my jej wyczyścimy i potem ubierzemy jej konia Kabanosa. Więc oglądajcie, idziemy tu szukać właśnie Magdy boksu. Dobra, chodźcie, szukamy Magdy boksu. Tu może. To ten? Nie, to ten nie. Dobra. To jest? Tak, to on. Patrzcie. Zasłonię numer telefonu. Jest! Cześć, koń! Cześć, koń! Pogłaskaj! Dobra, i co? Wyciągamy go z boksu. Mówi, tak, przyjdzie za pół godziny, więc musimy go osiodłać. Opatrz, jak on chce już. Tego kabanosa. Dobra, musimy najpierw ściągnąć derkę. Ja wchodzę tutaj, nie róbcie tego w domu. Znaczy, w ogóle nie róbcie, nawet na kawaliadzie tego nie róbcie, bo nie można wchodzić do cudzych boksów. Dobra, trzeba chyba to odpiąć. Udało się? Jeszcze takie między nogami są. No co ty robisz? On już chce kabanosa. Ja mam problem, potrzebujemy polarowej derki, no bo w tym nie może jeździć, nie? Nie. I co, nie mamy? Zobacz w pacę. Mati, to nie jest polarowa derka. Ale super. I co jest? Nie patrz tam jakoś. Ale to nie nasza. W sumie koń też nie znasz. No to co? Dobra, teraz musimy go wyczyścić. Ja wam pokażę, jak to się robi, bo już umiem. Potrzebujemy to, 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 tego nie. Ale on śmiesznie wygląda z tym pyskiem nieogolonym. Ładnie nogi, tak, zobaczcie. Barbidzisz mnie? Zrobiłem mi fryzury na Elvisa. Gdzie grzyska do tyłu? To jaki słodzia. Jak wygląda? Mega git. Wyczyścić jeszcze kopytka. Taką ładną, różową szczoteczką. Ej, Mati, nie podpuszczam cię, ale nie zrobisz twerka czyszcząc kopyto. Dobra, robi się poważnie teraz. Tak, czy on ma podkładkę? Szukajcie, a znajdziecie. Nie, to nie podkładka. No myślę, że jakby to była, to już byśmy ją widzieli. Tak, a tu może? O, ma podkładkę. I nawet kask. No ale to samą podkładką nie osiągasz konia chyba. Nie, najpierw czapkę, nie? No ogólnie to najpierw bym założyła o głowie. Bo jak nam ucieknie, będziemy go łapać za ogon. No to ogólnie też musisz założyć. To jest na pierśnik. Nigdy go nie zakładałem. No to... challenge accepted. Uwaga, teraz zmiana, teraz Nikola będzie zakładać mu o głowie. Szybka akcja. Patrzcie, uwagę. Szybka. A to też tak można założyć. Tutaj, tutaj. Kadir, budzieńka. Zapinasz ty. O. I tutaj tak? Tylko, no, tylko najpierw bym zapięła to, żeby wyrównać ogólnie to. To musi być pod tymi paskami. Pod tymi? Dobra. No. I jeszcze, wiesz co, stań z przodu i mu po prostu wyrównać z dwóch stron, żeby miał prosto. O, okay? Tak jest. Super. Jeszcze grzyweczka. Trzeba mu Elvisa zrobić. No, znaczy chciałam ja też je poprawić, ale tak. Ej, możesz mu włożyć właśnie pod ten, pod potylicę grzywę, żeby tak miał cały czas. Dobra, dawaj. Pod gardle albo drugi. Mhm. Ale on pozuje teraz. A to jak tak? Mocno czy jeszcze mocniej? Poka. No jeszcze. No zobacz. No, nie wiem, no. Nigdy tego nie zapinałem. Deala tego nie ma. A ja tylko deale się mam. Ja umiem tylko deale. W końcu. A, nauszniki! Nauszniki! Nauszniku nie założyliśmy. To są nauszniki. Uwaga, teraz nauszniki. No tak. On się już cieszy. No tak. O, jak ładnie sobie daje. No teraz wyciągnij podnaczułek. Chyla główkę jeszcze, żeby nam pomóc. Bo on chce bardzo takie nauszniki ładne. To pod
To musisz tak, ej, tu jest jedzenie. Nie. Jak to czekaj. Nie wygląda pięknie. Masakra. Słuchajcie, przypał. Przyszli rodzice Magdy i zobaczyli właśnie Kadira w naucznikach. Dobra, to teraz zakładamy mu czaprak. On bardzo chciał. Tak, bardzo mi się podobał. I patrz, sam chce nawet sobie znowu go wyciągnąć. Już ci go daję, kochanie. Patrz, jak pięknie na siwym koniu to wygląda. Bardzo ładnie. Boże. Znaczy, ze złej strony ogólnie nagrywamy. No, ale no wiesz, o co chodzi, no. Wszyscy wiemy, co jest po drugiej stronie. Wszyscy wiemy. Podkładka z Matesa, tu tak trzeba dziubek zrobić. Dobrze, tak. Dobrze. Ale skile tutaj, do siodłania. Tak jest. I teraz siodło. A który sobie wybierasz? Nie wiem. No, a który ci się bardziej podoba? Ten? A który ci się bardziej podoba? Ten mi się podoba. No to ten sobie załóż. No to sobie założę. No oczywiście. Zakładamy siodło. Kadir. O nie, no zobacz, jaki on ma oparcie na szkło, on cały czas w kamery. No i co? I jakieś mamy triki? To trzeba tak do góry podnieść. Tak Ola mówiła. Ola, co mówiła? Jeszcze raz? Żeby tak do góry tutaj podnieść. A. I dziubek zrobić. Aha. A te paski trzeba przypinać od szafraka, czy nie? No, nie trzeba. Dobra, idziemy po ten popryk. Tak. Sobie wybrałeś trudniejszą opcję. To tak, nie? No. No, dobrze. Ale proszę cię. Ale ja cię proszę. Ty, mam problem. No. Bo mam tylko dwa takie, a tu są trzy. I co teraz? Musisz losować. No to biorę to tu. Tylko nie na krzyż. Ogólnie to siodło jest za daleko. Tak? Mhm. O, dobrze. I teraz je tak jakby trochę zsuń do tyłu. I ono się powinno samo ułożyć, no? Tak jest okej? Już jest lepiej. I tutaj ci się powinien dopiąć. O, teraz się dopnie. Triki. Jak wam się nie chce dopiąć popryk, to najpierw sprawdźcie, czy dobrze założyliście siodło. Pro tip. Jest git? Tak. No i co? A, jeszcze to coś na pierśnik. A, na pierśnik. A jak myślisz, gdzie to się zakłada? Na pierś? Nik? Udało się. No, brawo. Ty, a do czego to dopiąć? Do siodła. A, tu? Tak, no. Stój! No. I te, tu? Tak. Dobrze, że tu jest klamra. No, to musisz... Klamra? Tak, musisz zahaczyć tą klamrę, no. Jakbyś wybrał tamten popręg, to trzeba by było jeszcze inaczej to zapiąć. I czekaj, brakuje nam czegoś jeszcze? Osiodłany. A ochraniacze? A, ochraniacze. Idziemy szukać. Jakbyś to założył? No zawsze to było left i right. I są, dalej. Tutaj, tak, tu też będą napisane, szukaj. Musisz, poszukaj. Są na ochraniczach napisane, która jest prawa, która lewa. No serio? No masz. M? Nie, M to jest rozmiar. Dobra, jest dobrze, zakładam. Załóż tak, jak ci się wydaje. To albo wylosuj. Tak będzie dobrze. Przepraszam. Proszę pana. Proszę pana. I co, widzowie? Dobrze to jest, czy to jest niedobrze? A na o nie, Matiski, ale zawinął ci się pasek. Jaki pasek? No, ten drugi. Aha. O, nie ma. No, na środkowy, no tak, żeby... Dałbym na środek. Dobra. No i co? Wszystko mamy. Mam ochraniacze, o głowie, nauczniki, czaprak. I teraz będziemy dzwonić po Magdę, bo ja już jej konia przyszkowałem. Uwaga, uwaga. Mati tu był. I teraz idzie Magda. Patrz, przyszkowałem ci konia. Co to jest? No jaki słodziak, no patrz. XD. Ha! Ocena siodłania Matiego. Czekaj, ja muszę posprawdzać tutaj wszystko. No posprawdzaj, bo ja nie wiem, bo ja tak na oko to robiłem. Chraniacze tak na środkową dałem. Powiedzmy, że 9 na 10, co nie? No cool. Zmieniłabym ten czaprak, żeby nie był w kolorach teczku i musztardy. Jak ci się podoba? On jest zadowolony bardzo. Już nie widzę. On jest szczęśliwy. Podoba ci się? Nie, niekoniecznie. Dobra, jak wiecie, przynajmniej konia mam usiadanego. I proszę państwa, kawadbanu. Galopuj, galopuj. Tu ci trener mówi. Wyprostuj się, ręce do siebie. No, galopuj. Ogólnie to wyglądasz bardzo dobrze jak taki trener typowy. Derka polarowa, skarpety.
Uwaga, uwaga, teraz zmieniłem pracę, jestem trenerem tutaj Magdy i koleżanki Magdy, która lubi gorące tatuśki. I idę oglądać teraz parkour. Muszę ją nauczyć, jak tu skakać. Siema! Jak tu skakać, żeby dobrze przeskoczyć. Tak jest, idziemy. Idziemy szukać jedynki. Tam jest jedynka. Dobry początek. Ciężki najazd na jedynkę. Od bandy. Co ty liczysz? No kule czy coś, nie? Przecież tu nie ma nigdzie linii. Co? Nie ma linii. Tutaj skrót na dwójkę. Robimy skrót. Robimy skrót na dwójkę, tak. Ile pól? Pięć. Pięć, tak jest, pięć pól. Krótka wodza, długi bat. Tak jest. Jedziemy dalej. Jedziemy. Tutaj lewy łuk. Jest trzy. To patrz, kupisz kciuki. Tutaj, tak. Żeby skrócić. Dokładnie. O, hop. O tak. Trójka, Radio Z, czerwony obser. I kolejne krzaki możemy przeskoczyć. Kolejne krzaki, tak. Hop. Piękny obser. Ile pól? 6, tu było 6. I dwa krzaki, tak jest. Mhm. Okej, okay, dobra. 4. Dobra, lewy zakręt, tutaj robimy skrót. A nie tyle, że jak pan to widzi? Jak pan to widzi? Od razu 4 A, 4 B. Mistrzyni Wielkopolski w kategorii amatorów. A więc proszę Państwa, ona tutaj startuje. Przepraszam, nie amatorów. Nie mistrzyni Wielkopolski w kategorii amatorów, tylko mistrzyni Wielkopolski w kategorii open. I właśnie na tych mistrzostwach zorganizowanych w Racocie przez Klub Jeździecki Wechta i Racocki Klub Jeździecki pierwszą nagrodę w kategorii open ufundowały Międzynarodowe Targi Poznańskie. I tą nagrodą był start w rundzie amatorów na Kawaliadzie w Poznaniu. Proszę Państwa, po udanym starcie w Mistrzostwach Wielkopolski, tym razem bezbłędny przejazd w debiucie międzynarodowym, 0 punktów karnych, czas 25.08. Słuchajcie, kurde, Magda zdobyła trzecie miejsce w tym swoim konkursie. Ja nie mogę. Jestem dumny. Wszystko dzięki mnie, dzięki temu treningowi wczorajszemu. Niestety nie mogę oglądać, bo mamy teraz ten pokaz mody, ale... trening czyni mistrza, a trening w takim pięknym czapraku, no to robi nam mistrza. Brawo Magda, zapraszam do Magdy na Instagrama, tutaj macie, i do też do Nikoli na Instagrama, która mi bardzo pomagała w nagrywaniu. Napiszcie im, że są super i patrzcie, tutaj Magda na rundzie honorowej i brawo dla Magdy. Uuu.